Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejna w ciągu ostatnich paru dni, czy paru tygodni, prezentacja czegoś, co stoi na moim stanowisku pracy. Ostatnio miałem okazję pokazywać wam ciekawą obudowę dla fanów ciszy oraz czystości w obudowie oraz system podświetlenia takiego pudła do naszego peceta. Ostatnio pokazywane sprzęta macie gdzieś tam w prawym górnym rogu w systemie kart. I od paru miesięcy myślę też nad zmianą w stanowisku pracy i chodzi o coś, czego nie ruszałem od wielu lat, czyli... monitor. Planuję przesiąść się na tworzenie materiałów może już w 1440, a nie 1080. Oczywiście z tą realną rozdzielczością, a nie sztucznie renderowaną. Co za tym idzie, planuję zakup nowego monitora. W każdych prezentacjach czy ocenach sprzętu też zawsze wam podkreślam jedną rzecz. Nieistotne, czy sprzęt jest kupiony, czy otrzymany do testów od jakiejś firmy, czy spadł mi po prostu z nieba, to zalety i wady są tutaj na równi pokazywane. To nie jest słodząca... reklama. Na moim stanowisku pracy wylądował trzeci, w porównaniu do bocznych, trochę mniejszy monitor, ale mocny z niego skurwiel. Dlaczego? Bo ekrany po bokach to 27 i 32 cali Full HD 60 Hz, zaś środkowy to AOC 144-hercowy G-Synsowy 24-calowy monitor przeznaczony właśnie do grania. Jego cenę oraz konkretny model, konkretne parametry znajdziecie w opisie i od dłuższego czasu zastanawiałem się i rozmawiałem z wieloma czy to youtuberami, czy graczami, czy wami widzami na temat tego, czy warto interesować się właśnie na przykład monitorem 144 Hz, czy może jednak 4K. Niezwykle popularny temat w sieci, czyli różnica między 60 klatek a 144. Postanowiłem to przetestować sobie osobiście i omówić wam, czym różni się taki 60-hercowy monitor od 144-hercowego i o co chodzi z tak zwanym tym G-Syncem, czy tam G-Syncem, jak to woli. Chociaż ten materiał bardziej będzie bazował na tym, co ten konkretny model monitora oferuje, jak on wygląda, jak się spisuje, jakie są tu zalety i wady, ale różnic między 60 Hz a 144 no nie mogłem puścić płazem i synchronizacji tego obrazu. Jeżeli spojrzymy na ten monitor AOC, nie ma tutaj specjalnie dużo pierdółek for gamers, mimo że jest on dedykowany graczom. Jak sami wiecie, niektóre produkty są dedykowane graczom, gdzie dopłaca się za jakieś growe feature'y, design, diody, podświetlenia, napisy i inne pierdoły. Tutaj raczej mamy do czynienia z monitorem technicznie, a nie wizualnie przeznaczonym dla graczy. Jego detale takie czysto techniczne, na przykład rodzaj matrycy, macie w opisie. Ja tutaj wspomnę, że bardzo spodobał mi się tu przyjemny system podwyższania, obniżania czy obracania tego monitora. Obrót polega na całej obudowie, jakby opartej na takiej gumowej podstawce, która jest stabilna, czyli obracamy go płynnie, on wystaje jedynie milimetr od powierzchni stołu, a nie w całości, nie obracamy go całego. Guma trzyma się dalej tutaj w tym miejscu. To co w jego obudowie, powiedzmy, czy budowie zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nie bardzo przypadło mi do gustu, to brak wsparcia dla innych wejść niż DisplayPort oraz mały kąt obrotu w dół, czyli powiedzmy, jakbym chciał go sobie postawić gdzieś wyżej na jakiejś półeczce, na przykład jako tam dodatkowy monitor, to byłby już problem. Warto też wspomnieć, że jest różnica między G-Syncem i FreeSyncem. Jedno jest dla kart NVD, drugie dla głównie kart AMD, ma techniczne troszeczkę różnice. W przeciwieństwie do myszek, klawiatur, budowy komputera, pada, peryferiów, monitor po prostu ciężko pokazać wizualnie. Jego funkcjonalność, na przykład balans kolorów, może być przekłamany trochę przez kamerę, render, kompresję, czy samą jakość materiałów na YouTubie. Spróbuję to mimo wszystko jakoś pokazać, jakoś ocenić. Mówiąc krótko, czym jest ten G-Sync? Pewnie wielu z was spotkało się z przesuwaniem lub jakby rozcinaniem obrazu grając. Wiele osób tutaj też mówi o na przykład Virtual Sync, czyli tak zwanym V-Syncu. W skrócie mówiąc delikatnie. O tym, czy wpływa on negatywnie, czy pozytywnie, krążą całkowicie jakieś legendy. Tak naprawdę FreeSync w większości przypadków poprawia płynność obrazu, ale może zmniejszyć wydajność tego, jak gramy. O co chodzi? Jeżeli faktycznie nasz sprzęt bez problemu utrzymuje 55-60 klatek, obraz jest idealny, płynny, nie jest rozcinany. Jeżeli zaś skacze nam ilość klatek z 40 do 60, to wtedy te brakujące klatki objawiają się na przykład opóźnieniem w poruszaniu lub ogólnym muleniem gry, jak to się potocznie mówi. Tutaj pojawia się często opcja potrójnego, na przykład buforowania w FreeSyncu, wymaga to więcej na przykład pamięci, ale powoduje tworzenie jakby trzeciej klatki w pamięci.
pamięci, co lekko minimalizuje te problemy z rozcinaniem. Jakby prerenderowaniem potrójnym buforem nieco to poprawia. Jest jeszcze tak zwany adaptacyjny VSync, który balansuje aktywowaniem i deaktywowaniem VSynca w zależności od ilości klatek, które generuje nam karta graficzna. Czym jest na tym tle ten cały G-Sync dla NVIDIA albo FreeSync dla AMD? Ta funkcja powoduje, że to monitor podporządkowany jest karcie graficznej. Jeżeli karta generuje 60 FPS-ów, czyli klatek, monitor ma 60 z częstotliwością 60 Hz, po prostu odświeża nam obraz, przez co nie ma żadnych rozcinek, przycinek, tego typu rzeczy. Jeżeli jest to na przykład 80 FPS-ów, to jest to 80 Hz, oczywiście jeżeli mamy monitor, który obsługuje więcej niż 60 Hz. Na co jeżeli FPS-y skaczą na przykład nam od 50 do 90, dzięki równości ilości klatek, aka FPS-ów, do odświeżania monitora osiągamy po prostu płynność bez rozcinania tych klatek, bez dodawania jakichś klatek sztucznie generowanych. Dzięki temu po prostu unikamy gubienia ich, co za tym też idzie, unikamy tego, że nowa klatka u góry ekranu jest przesunięta względem tej, która jakby odchodzi na dole ekranu, niezależnie od tego, ile mamy FPS-ów i po prostu jest to synchronizowane z monitorem. Dlatego też funkcja G-Sync albo FreeSync tutaj jest krokiem naprzód i faktycznie testując ten monitor AOC, który akurat ma taki zielony, NVIDIA-owy pasek, bo współpracuje z G-Syncem z NVIDIA, no zrobił na mnie po prostu troszeczkę wrażenie. Zdanie jednak na temat G-Synca jest dość różne. Dlaczego? Bo niektórzy uważają, że to jest trochę zbyt mocny chwyt marketingowy i coś tam da się osiągnąć bez specjalnego monitora z tą funkcją i też niby to działa. Grając w gry, w których dropienie klatek, czy powiedzmy spadki FPS-ów są bardzo duże ze względu na różne obciążenie karty graficznej, raz większe, raz mniejsze, dynamiczne, tutaj dla przykładu mój kochany PlanetSide 2 chodzący od 40 do 100 klatek, na tym monitorze wyglądało to po prostu o niebo płynniej niż na monitorze 60-hercowym, na przykład z włączonym VSyncem. Tutaj ten G-Sync po prostu zaczyna to wszystko ładnie synchronizować i ładnie wyrabiać, dlatego że odświeżanie monitora zostaje synchronizowane z ilością klatek, jakie generuje karta. Potestowałem sobie około 10 gier mniej lub bardziej wymagających Full HD, bo taką rozdzielczość ma ten pokazywany monitor, plus ten G-Sync, plus do 144 Hz. Oczywiście mówimy do, bo nie każda gra, nie każdy sprzęt jest w stanie aż tyle w każdej grze wyrobić. Jak mówiłem, G-Sync sprawiał, że nieistotne, czy gra chodziła w 60 czy w 100 klatkach, czy skakała, obraz był po prostu bardzo dobry, bo na standardowych 60 Hz te brakujące lub nadmierne klatki są po prostu albo przedkładane, albo gubione, czyli albo mamy drugi raz tą samą klatkę, kiedy mamy za mało w stosunku do 60 Hz, albo po prostu są one tracone. Różnicą taką mega wyczuwalną poczułem dopiero, kiedy odpaliłem tak naprawdę GTA 5 na 120 klatkach. Wtedy szczęka mi opadła i poturlała się trochę po ziemi. Dlaczego? Obraz przy 60 FPS-ach jest bardzo okej, bardzo dobry, ale płynność przy 120 jest mocno odczuwalnie większa. Jak to? Przecież ludzkie oko tego nie zauważa i nie widzi. Zaraz ktoś napisze. Fakt, w statycznych grach, gdzie niewiele się dzieje, tego nie widać. Czuć to za to cholernie w grach dynamicznych, ścigałkach, strzelankach, a także w grach bardzo szczegółowych pod względem roślinności dla przykładu. I prosty przykład, gdzie mamy efekt eksplozji, trwający sekundę i ta eksplozja zajmuje nam prawie cały ekran. Wokół latają jakieś szczątki, jakieś iskry, płomienie, efekty świetlne. Przyjmijmy, że mamy grę w 60 FPS-ach na monitorze 60 Hz. Jeżeli obiekt poruszy się na znaczną odległość w ciągu tej sekundy, jak to w wyniku eksplozji bywa, obserwujemy rozmycie pomiędzy pozycją obiektu przed i po tej sekundzie. Czyli w tej sekundzie mamy na przykład eksplozję, która znajduje się w 60 miejscach na ekranie od lewej do prawej. Ze względu na to, że w tym przejściu znajduje się właśnie 60 odświeżeń, 60 pozycji, w jakich ten obiekt się znajduje w ciągu tej sekundy, kiedy gramy na 100, czy 120, czy 140 Hz, jest to nawet dwa razy więcej odświeżeń, jakby dwa razy więcej pozycji, w których dany mały obiekt znajduje się w ciągu tej jednej sekundy. Co za tym idzie, cały ten sekundowy proces jest dużo wyraźniejszy i dużo bardziej płynny, bardziej wyrazisty, bo sekunda składa się wtedy nie z 60 pozycji jakby danego obiektu, tylko na przykład ze 100.
obrazów, jakie nasz obiekt, po prostu w jakich nasz obiekt się przesuwa. Widać to wyraźnie w takich grach, gdzie ilość zmieniających się i ruchomych rzeczy jest duża. Na przykład patrząc na trawę podczas jazdy konno w Wiedźminie, jest ona bardziej taka naturalna. Warto jednak zaznaczyć, że sam monitor 144 Hz to nie jest wszystko, bo warto mieć też sprzęt, który pociśnie nam taką grę więcej niż 60 klatkach. Bardzo często dostaję zabawne wiadomości od przyszłych gwiazd e-sportu w CS-ie, którzy pytają, czy taki zestaw komputerowy da radę ucisnąć CS-a na 10 tysiącach klatek. Ja wtedy pytam, a jaki masz monitor? A no, chyba jakiś 60 Hz z Biedronki, z przeceny. Jeszcze w dodatku taki, wiecie, wielki, duży. No właśnie. Oczywiście granie na 60-kach nie jest złe, jak najbardziej. Niektórzy nawet do 60 nie dochodzą i są zadowoleni, no ale 60 powiedzmy, że teraz uznawane jest za taki standard. Ale precyzja i perfekcja obrazu również, to po prostu wszystko działa tak na zasadzie ruchu myszą w grze, czyli im mocniej szuramy tą myszką i tak dalej, tym efekt obrazu, jego dokładność, precyzja wygląda dużo, dużo płynniej, przyjemniej po prostu na monitorze, który ma więcej herców. Na monitorze o szybszym odświeżaniu, finalnie rzecz biorąc, moje testy tego monitora były całkiem przyjemne, jednak co mi się w nim nie podobało, to wychylenie w dół mogło być większe. Zabrakło mi też wsparcia dla innych gniazd niż tylko DisplayPort oraz kolory na tym monitorze są trochę kiepsko widoczne w tym pionie poziomie. Kiedy obracamy monitorem i patrzymy na przykład bokiem, tak, kiedy obracamy monitor w tą stronę, to kolory są ok, ładnie, ale zaczynamy go wyginać w tą stronę, to już wypada troszeczkę gorzej. Na plus jednak wypada cena, bo w momencie robienia materiału monitor nie jest specjalnie mega drogi, a G-Sync 144 Hz do gier, samo granie bez tych rozjeżdżania klatek, sam ten patent na synchronizację obrazu z kartą, to w mojej ocenie naprawdę dobre wyjście. Trzeba mieć tylko do tego sprzęt. No cóż, ode mnie chyba wszystko. Jeżeli macie zamiar kupić jakiś monitor tego typu, albo już taki monitor posiadacie, tylko na przykład innej firmy, napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ja osobiście mam zamiar na taki monitor wkrótce się przesiąść. Tyle.